Przez ostatnie 7 dni ponad 500 osób dostało bana na moim serwerze Minecraft bugemc.pl. Stwierdziłem więc, że dzisiaj zamiast banowania cheaterów będę ich tak mocno trollował, że już nigdy nie wejdą na mój serwer. Więc oglądajcie ten film do końca, a jeśli chcecie wygrać rangę Bugger Plus na bugemc.pl, zostawcie lajka, subskrypcję z dzwonkiem i oczywiście swój nick w komentarzu. No dobra, wszedłem sobie tutaj na skagena na bugu i na samym starcie chyba w ogóle włączę sobie vanisha, włączę sobie alerty z anti-cheata. No i pytanie w ogóle, czy aktualnie na serwerze ktokolwiek cheatuje. I dobra, mamy chyba pierwszego cheatera. Ziomek wyświetlił się 3 razy pod rząd za timera. I pytanie brzmi, czy ziomek ma lagi, czy napierdziela sobie na haksa? No bo niby przyspani przez chwilę tutaj na anti-cheacie, no ale w ogóle się nie rusza. To jest jakiś kurde Peter, czemu go nie bije? Ej dobra, czekajcie, mam pomysł. Wezmę sobie kit klucze. Wezmę temu typkowi, po prostu rzucę klucza, tylko kurde, on go nie widzi chyba. O dobra, widzi? O, zaatakuję go! No nie, no czemu uciekasz? S Peter 457. Niech on go zacznie bić. O dobra, dobra, biją się. I ten typ w ogóle chyba nie ogarnia, czekajcie. Obserwujmy go jeszcze chwilę. Nie, dobra, ten ziomek ma chyba lagi po prostu. Ten ziomek ma chyba po prostu lagi. Ale dobra, co ty na czacie napisał? Maxim1141. Mam cheaty, Killaure i Elka Swapper i mam wielką dupę. Dobra, typnąłem się do niego i ziomek stoi w ogóle na spawnie i nic w sumie nie robi. Dobra, po prostu napiszę mu na ekranie PC title Maxim, darmowe klucze na pierwszej wyspie CH3. I teraz tylko on to widzi w tym momencie. O dobra, dobra, leci. Leci, leci, jaki debil. O dobra, dobra, i bije jakiegoś ziomka. Czy to jest Killaura? A, zginął. Będę mu to pisał cały czas na ekranie. Ej, tak szczerze wam powiem, że on strasznie naturalnie bije. On uderza w klatę ziomka i potem milisekundę później w hełm. Patrzcie na to. Patrzcie na to, co się dzieje z jego główką, jak on się bije. Nie, dobra, dobra. Wydaje mi się, nie jestem w 100% pewny, ale wydaje mi się, że jest to cheater. Dam mu slowness 10 na 10 sekund. O. Dobra, on się w ogóle porusza. Ej, dobra, ale on może skakać. Jumboosta 20 mu dam. O, fuck, dobra, jak go wywaliło, co jest? Czekajcie, dam mu setkę. O, fuck, co jest grane, gdzie on jest w ogóle? Ziomek. Czekajcie, skliruje to, bo on się, nie, no on już się skapnął w sumie. On już się musiał skapnąć, że ktoś go obserwuje. A nie wiem, czy zaraz go nie będę musiał sprawdzić, no bo typ naprawdę już zabił sporo osób. A bardzo prawdopodobne jest to, że po prostu jest na cheatach, więc dla mnie jest to zabawne, ale ewidentnie nie dla ludzi, którzy od niego giną, także kurde. Dobra, odebrał ode mnie na Discordzie. Halo, halo. Siema. Słuchaj, jest sprawa, Maksym. Wydaje mi się, że jesteś cheaterem. Nie jestem, nie umiem. Na pewno? Gadać mogę, jak ja wszystko mogę zrobić. Dobra, a czemu pisałeś na czacie? Jestem cheaterem, mam Elytra Swappera, Killaure i mam wielką dupę. No bo mam cheaty może. Okej, no to... No co, udostępniasz na ekranie, ja się sprawdzam, nie? Dobra. Jakby przypominam, że masz jeszcze szansę się przyznać. Już pokazałem ekran. No dobra, dobra, pokazuj tego Minecrafta. Gotowe, kliknij. Gotowe. F3. No klikam. No nie klikasz, podgłośniasz. Wiem, ale no kuj, no mnie to nie działa. No nie działa ci F3? No nie. A kliknij escape. Ustawienia, sterowanie, przypisane klawisze i dawaj na dół. Pokazuj, czy tej słoperki nie masz. Nie mam. Dobra, tutaj jesteś czysty. Kliknij gotowe. Gotowe. Dobra, teraz kliknij ustawienia, paczki zasobów, otwórz folder z paczkami, kropka Minecraft, kliknij na górze. Gdzie to jest? No tutaj! A no. Versions. No gdzie to jest? Na dole. Versions. No gdzie? No tu! I dobra, i na której wersji jesteś? Na tej, dobra, to weź się wróć, spróbuj to usunąć. Dobra, jesteś faktycznie na... Dobra, wchodzisz w to. I teraz Maksym, spójrz się na mnie. Spójrz mi się prosto w oczy, zdejmij główkę. Ty skina nie masz? Nie umiem. Ale masz premkę, a nie masz skina? Nie mam premki. A, dobra. Dobra, spójrz mi się prosto w oczy, okej? Okay? Czekaj, ja zdejmę jeszcze okulary. Ej, dobra. Zaraz zostaniesz zbanowany za obrazy administracji, rozumiesz? Więc nie śmiej się z mojego ogromnego czoła, błagam cię. Dobra, ale bez obrazy. Dobra, i powiedz mi prosto w oczy, bo ja nie wiem, czy ci ufać. Czy obiecujesz? Obiecuję, że nie jesteś na cheatach? Nie jestem. Obiecuję na mamę. Na co jeszcze? Nie wiem, na Minecrafta. Na konto w Robloxie? Może tak. Może, czy na pewno? Tak. Dobra. Mam Robloxa 14 godzin na dobę. To wejdziesz raz w tamten folder i wejdź, panie kolego, w Natives. No, wydaje mi się chyba, że jesteś czysty, siema. Kurde, ja miałem trollować cheaterów w tym filmie, a tutaj pierwsza osoba już jest czysta. Muszę, kurde, o kurde, dobra, to jest cheater na 100%. Kacper Pro 2014. A nie, dobra, inny Kacper. Ziomek, dosłownie 10 razy wyświetlił się za Richa. Jeżeli on nie ma cheatu, to naprawdę, albo to jest jakiś duży zbieg okoliczności, albo no po prostu mamy słabego anty-cheata. Dobra, napisałem mu na środku ekranu tą wiadomość i już widzę, że tutaj biegnie. I uwaga, czy ziomek ma Richa? To jest pytanie. O kurde!
No, chłop walnął tego olka przed chwilą z jakichś 6 kratek chyba. Ale kurde, też z drugiej strony ma wysoki ping, 120 pingu ma. Nie no, ziołem ma naprawdę lagi. Tylko że nie chcę znowu trollować osoby, która no nie ma cheatów. Wydaje mi się, że no, kurde, wyświetlił się tyle razy za tego Richa, że raczej te cheaty powinien mieć, ale chcę to zobaczyć na własne oczy. O, no przed tego typa jak bije. No nie no, całkiem normalnie niby. Dobra, dobra, ej! Nie wiem, czy to widzieliście, bo Silvesterowa by się wyświetli, jak mu się obróciła główka, ale to wyglądało autentycznie jak Killaura, nie! Dobra, ziomek na 100% jest na cheatach. Nie będę go jeszcze sprawdzał, bo wiadomo, nie na tym polega ten film. Na samym starcie wyświetlę mu w ogóle taką wiadomość, czyli uwaga, wygrałeś rangę Bagger Plus. Ustawię tylko to na jego nick. Kacper Midea 500, dobra, okej. Okay. I po prostu zobaczymy, co ziomek zrobi w momencie, gdy zobaczy, że jednak tej rangi nie ma. Ale, kurde, nic niby nie pisze. BC title, Kacper Midea. Nie no, powinno mu się w tym momencie to wyświetlić na ekranie, ale nic tutaj nie pisze, że rangi nie dostał ani nic. Napiszmy mu tak: jeśli chcesz otrzymać darmowego bagera, napisz na czacie, jestem na cheatach. Dobra, dobra, napiszmy mu widzowie to na środku ekranu i zobaczymy, czy to napisze. Jak to napisze, no to po prostu automatu go banujemy, co? Ty w tym momencie stoi na środku spawna, jest w szoku. Dobra, jeszcze raz mu to napisze. Ojojojojoj. Ktoś się tutaj przyznał na czacie. I on wyszedł z serwera, co jest? Kacper wyszedł z serwera, dobra. Napisał to i wyszedł z serwera. Dobra, banujemy gościa. Kacper Midea 500. Banuj, cheaty 5 dni, do widzenia. Dobra, czy wyświetla się tutaj jeszcze jakiś cheater? I dobra, jest. Error player wyświetlił się raz, 2, 3, 4, 5 razy za Richa, dobra. Odpalam Vanisha, tepam się do niego i lecimy go trollować. Kurde, też nie chcę go trollować, w sumie jak nie mam pewności, że on jest faktycznie na haksach. Ale aktualnie do niego nie podbija. No. O, wleciał w niego typek jakiś. No nie, no akurat na awku jest. No proszę. Ej, on się w ogóle, co on odwala? On się w ogóle nie broni przed tym typem. No na razie bije się całkiem normalnie. No dobra, ten hit był dziwny, ten ostatni hit był dziwny. Tylko kurde, no nie jestem pewien. No nie wyświetla się już do tego Richa. Dobra, wyświetlił się znowu, wyświetlił się znowu. Ej, wiecie co? Moim zdaniem, wiecie czemu on się tak zatrzymuje? On ewidentnie się zatrzymuje, żeby ustawiać cheaty. Żeby zwiększać sobie Richa, żeby zmniejszać sobie Richa i generalnie konfigurować te cheaty. No bo to jest giga dziwne, no nagle w trakcie walki się zatrzymuje. Ogólnie ping ma całkiem normalny, bo 42. Dobra, wklei się w niego jakiś ziomek. No i niech tylko zrobi jakiś kurde dziwny ruch. Dobra, dobra, typ hitnął tyba z 6 kratek i wyświetlił się za Richa, dobra. To jest ewidentny cheater, widzowie. W takim wypadku, jeżeli ziomeczek sobie tutaj cheatuje, to pozwolę sobie podebrać mu połowę bloków. Zobaczymy, czy się w ogóle skapnie. O, w ogóle zginął. O, dobra, dobra, i każdy blok, który zbierze, będę mu zabierał z ekwipunku. No nie no, znowu zginie, czemu on zdjął klatę? Co jest? Aha, wyszedł z serwera. Nie wiem, czy to przez to, że się stiltował, że ludzie go po prostu cały czas zabijają, czy po prostu ogarnął, że jakiś admin go trolluje, bo to jest bardzo dziwne. No nie no, nie wchodzi na serwer. Kurde no. O kurde, dobra. Ej, dobra, ten ziomek przed chwilą przespał trochę baritonem na antycicie. I pytanie, czy faktycznie jest na tym baritonie. Ogólnie, jeżeli chodzi o baritona, to jest to cheat, który polega po prostu na tym, że ustawiacie sobie przykładowo, żeby chodził cały czas po śmierci w to określone jedno dane miejsce. No i po prostu ten cheat robi to za was, więc no, generalnie ciężko go raczej wykryć. Ale wydaje mi się, że jak trochę go poobserwuję, to można faktycznie to wykryć. O kurde, dobra, nie, jednak walić go. Ja by co fajno się wyświetlił 2 razy za Richa. Dawać mi tego typa, gdzie on jest? Ziomy ma letniaka plus, to jest tak naprawdę poza bagerem plus druga najdroższa ranga na serwerze za 6 dych, nie? Jakby, kurde, ej, to by było dziwne, jakby taki ziomek cheatował. No, generalnie hituje dosyć dziwnie. No albo jest dobry, albo jest na cheatach. Jedna z tych opcji. Ale znowu za Richa się wyświetlił. Kurde, odlatuje gdzieś. Dobra, wezmę mu troszeczkę fajerwerek z ekwipunku. Zabiorę mu wszystkie, zostawię mu jedynie 18. Zobaczymy, czy się skapnie w ogóle. No, robię jakiegoś kolejnego ziomka. No i kurde, no nie wiem w sumie, czy to jest cheater. No ale no spam cały czas na antycicie, no. Zobaczmy w sumie jego statystyki. Ja by co fajno. 436 kili i 136 śmierci. Dobra, 3949 ranku. I ma 27 topkę serwerową.
serwera. Dobra, to jest jeden z topowych graczy. Jeżeli się okaże, on serio jest na cheatach, to kurde. No ale nie wiem, czy nie jest w sumie. Ej, dobra, oddam mu te fajerwerki, bo ja nie wiem w sumie. No ziomek może nie być na cheatach, a ja go tutaj troluję. No ale kurde. Wiecie co, widzowie, chyba musimy go po prostu sprawdzić, bo no z samej takiej obserwacji, no to ciężko, ciężko. No bo hity już żadnych takich dziwnych w sumie nie daje. Nie widziałem przynajmniej ani razu, żeby walił jakiegoś hita na ponad 4 kratki. Więc chyba go sobie po prostu sprawdzę. Sprawdź, ja by co fajno. Dobra, wyjdźmy tutaj z Vanisha i piszemy: przyznajesz się do cheatów. I zobaczymy, co tutaj odpisze ziomek. No kurde, ogólnie ludzie zaczęli spamić na czasie XD, więc nie wiem, o co może chodzić. Albo chodzi o to, że ziomek jest topowym graczem, albo faktycznie ludzie twierdzą, że jest na cheatach. Odpisał, że nie, dobra, spoko. Podaj mi swojego Discorda. Ja nawet mam konwersację z tym ziomkiem. Dobra, dzwonimy do niego. No, halo, halo. Halo, halo. Słuchaj, jest sprawa, ja wiem, że ty jesteś topowym graczem. Aczkolwiek, no, troszeczkę przyspomniałeś tym Richem na Hellpopie. Także, przyznajesz się do cheatów? Nie. Nie przyznaję się, podtrzymuję zdanie, tak? Tak. Okej, okej, no dobra, w takim wypadku udostępnij ekran. No dobrze. Tylko przypominam, że ban będzie dłuższy. Z Minecrafta czy cały ekran? Cały ekran udostępnij. Dobrze. Ale w ogóle już tutaj widzę, że dostawałeś jakieś bany, bo tutaj rysowałeś jakieś fanarty. Dostawałem, ale za używanie niedozwolonych modyfikacji, ale ich nie używałem. Okej, a aktualnie nie masz odpalonych jakichś niedozwolonych modyfikacji na pewno? Aktualnie nie. Okej, dobra, kliknij F3. Poczekaj, klawiaturę wezmę, pomogę na topie. Okej. Coś słyszę stresik w twoim głosie. Coś czuję, że tutaj coś jest na rzeczy. F3 masz. Okej, na salwierze grasz, kliknij Escape, Options, Controls, Keybinds, zjedź niżej. Okej, tutaj nic nie ma, dobra, kliknij Done. Okej, jeszcze raz, dobra. I ogólnie grasz na tej wersji 1.19.2, którą masz pod F3 na 100%, tak? Tak. Okej, okej. No dobra, no to w takim wypadku pokaż folder z Minecrafta. Minecraft. No tak, tak. Procent, updata, procent. No, baritone. Okej. Okay. Dobra, zjeść niżej. Ja pierdzielę, człowieku, co tutaj jest? Gdzie jest ta twoja wersja? Urs w ogóle na dole, nie, dobra. Aristois. Nie, dobra, ty jesteś na 100% na cheatach, na 100%. Dobra. Tak, to jest wersja. Dobra, ty jesteś na 1.19.1, tak? Tak pokazywało? A spróbuj tego Aristoisa usunąć. 1.19.1. Tego. Żebyśmy sprawdzili, nie jesteś na tej wersji. Tu. No, okej. Okay. Gdzie jest ta wersja 1.19.2? Bo coś jej nie widzę. No nie ma. No, jak nie ma, no? Jak nie ma wersji? No znajdź ją, wyszukaj. Daję ci ostatnią szansę. Możesz w tym momencie się przyznać, dostaniesz bana jedynie na 24 godziny. A jak się nie przyznam, to na ile dostanę? Jak się nie przyznasz, dostajesz bana na 5 dni. A ja już wiem, co tam jest w tym folderze. W którym? No, 1.19.2, gdzie wejdziemy. Ostatnia szansa. Obiecujesz, że zostaniesz zbanowany na 24 godziny, jeżeli teraz się przyznasz. Jakby wpisałem tu 1.19.2 i nic nie ma. Dobra, ale jesteś pewny, że nie jesteś na cheatach? Aktualnie nie. Okej, okay, na 100%. Na 100%. Możesz przyznać się teraz i dostaniesz ban na 24 godziny. Co mam robić dalej? No, czyli się nie przyznajesz, tak? Nie. Okej. Okay. Dobra, widzowie, generalnie ja nie będę ukrywał, że nie jestem w jakimś super w sprawdzaniu, także wezwałem dwóch moich administratorów i zrobiłem z nimi konfę na Discordzie. No i co? Miejmy nadzieję, że go wykryjemy, bo jak nie, to kurde, będzie lipa. No dobra, dobra. To dawaj, udostępnij ekran. Próbka Minecraft, przecież na dół. No, na dół. Wróć do roaming. Weź proszę wy salwer. Weź mi tutaj proszę. Czemu tutaj brakuje tobie jednego folderu? Jakiego? Moc. Nie wiem. Dobra, możesz mi jeszcze pokazać skortek kosz. Dobra. A poczekaj, co ty tutaj masz? Aristois! Używane dzisiaj. Nawet dzisiaj było to wydane. Tak, tylko że to było dzisiaj o 21.22. Dogi, o której ty go wziąłeś dokładnie? No to przy mnie usunął akurat. No to jest podejrzane. Ale to przy mnie usunął. No tak, że wiesz, ma to na komputerze, to jest normalnie trzeci client. A ja gram na 1.19.2. Dobra, jeszcze raz Windows plus R naciśnij. Wyszedł? Mhm. Czemu wyłączyłeś streama? Halo? Już udostępniam. Czemu wyłączyłeś? Kliknąłem Ctrl R, a nie Windows R. No i teraz ty wpisz wurs. Pisz jeszcze te Aristois. No, naciśnij, okej. Pisz klawiaturę ekranową. Naciśnij proszę teraz lewego shifta. Lewego shifta. Don, tak. Naciśnij proszę kropkę. Przecinek. Łukasz, masz coś do dodania? Ale to jest podejrzane, że on tych modów nie ma tam w folderze. Nie wiem, dla mnie jest od razu podejrzane, jakie widzę Aristoisa. No tak, i to żeby być banowane na serwerze. No co mogę powiedzieć, widzowie? No jakby dosyć skomplikowany cheater się trafił, więc ja po prostu odpuściłem i zostawiłem tą robotę chłopakom, żeby go do końca sprawdzili, aczkolwiek to naprawdę wydaje mi się, że dużo rzeczy tam było podejrzanych. No to, że miał tyle cheatpaków, to, że już kiedyś miał bana na serwerze, to, że brakowało niektórych folderów, no naprawdę było to giga dziwne. Także nie wiem, lecę szukać kolejnych cheaterów. Ulala, dobra, jest kolejna osoba. Tym wyświetli się dosłownie z 8 razy za Richa. I pytanie, czy faktycznie ten ziomek
jest na tych cheatach. Czekajcie, na przykład ten typ jest bardzo oddalony, czy on go hitnie jakoś? O, fuck! Nie wiem, czy to było widać na nagraniu, ale on mu wypierdzielił takiego hita. Czekajcie, on był tutaj, a ty był tutaj, nie? To jest przynajmniej 5 kratek. Typ mu wypieprzył hita. Za to, panie kolego, zabieramy ci wszystkie bloki. Nie, no ale czekajcie, no nie, no tak cheatować perfidnie. Tak cheatować. Tak naprawdę, jeżeli anty-cheat by wykrył jego richa chociaż raz więcej, to typ już by z automatu dostał bana, nie? Ale on się w ogóle chyba nie skapnął, że ja mu zabrałem rzeczy. Czekaj, zabiorę mu znowu. Ziomek, co się dzieje? Typowi zabrałem 15 rzadkich bloków netherytu i typ się nie skapnął. Ej, dobra, ten typ nie ogarnia. Dobra, zabieram mu kolejne bloki. Hitnął tego typa? No i paj, typ się nie skapnął, że mu znikają bloki z EQ. Ej, czekajcie, czekajcie, dam temu Mathimowi. Efekt give Mathim, strength 10 na 10 sekund. Dobra, dobra, dobra. Dobra, zemści się na nim. No Mathim, nie stój. No, czemu on ucieka? No nie, no on ma stręża, no. O, dobra, i podleciał jakiś gigakos i go zabił na jednego hita, dobra. Dobra, znowu mu zabiorę te bloki. Typowi już zabrałem łącznie 35 rzadkich bloków i typ dalej nie jest w szoku. Jak? Replace, gold block, magma block, okej? Okay. Ej, dobra, on chyba już wie, że jest trollowany. On odciął tego generatora. Bo jak on się na to patrzy? Dobra, jeszcze raz to zrobię. On strasznie dziwnie bije, nie, no to są cheaty na 100%, ja go zarabanuję. Czemu on teraz tam nie zbiera? Dobra, to podmienię. O, o. Ziołek, co się dzieje? Proszę, 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 proszę! Ziomek, masz nóżki! Dobra, dobra, szybko, szybko słaba, dobra? No dawaj, dawaj, bij go, Dosiek, bij go, bij go, bij go! Nie ma, kurna, cheatowania na moim serwerze! Czekaj, się podmienię to jeszcze na magmę. Oj, oj, oj! Panie kolego! Panie kolego! Co się dzieje? Nie, no nie gada, że on nie zginie! Nie, no proszę! Patrzcie, jakie on ma dziwne hity, nie? O, no i zdedą sobie ziomeczek, no niestety, no. Ej, dobra, temu też to podmienię. Ej, nie bije go! Aha. Kurde, myślę, czy go jeszcze tutaj potrolować. Pa, jak on zbiera teraz! Pa, jak się wycwanił! Pana typa! Pana typa! Pa, jak się wycwanił! Dupę mi pokazuje! Nie, dobra, dobra, za to to się doigrałeś, idź! Wytepujemy go, kurna! Kilometr w górę! Idź, sorry! Lecimy na 1000 kratkę z nim! Mordeczko, jesteśmy już na 500! 700? 900? 1000, dobra! Dobra, mordo, lecimy, lecimy razem! Sharpne 100? BUM! Plus 61! Nie, no i to jest przykre, no ale to jest cheater, no! To to dogi! No nieźle! Ta zniewaga krwi wymaga! Halo admin! Ej, dobra, ten ziomek! Nie, to jest niemożliwe, że typ jest tak głupi i jest cheaterem, jakby to się nie łączy! Dobra, wiesz co, po prostu zabierzmy mu jego broń z ekwipunku! Po prostu pozbędźmy się niej! W taki sposób ten cheater już nikogo nie skrzywdzi! Nie, no dobra, wiesz co, wyjdźmy po prostu z walisza i zapytajmy się do czacie, idź to z czemu cheatujesz? PC title Skygen, liczba od 0 do 10. Zobaczymy. 0 to 0 dni bana, 10 to 10 dni bana. Oj, oj, oj. To twój nieszczęśliwy dzień. Ban za 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Do widzenia. No nie, Kapibara do mnie napisał, że zabił go 4 razy. Dobra. Dajemy mu widzowi jakąś nagrodę. Gen Boost Voucher 100 na godzinkę dajmy mu. Proszę bardzo, panie kolego. Osobisty Gen Boost na godzinkę 100. Darmowe 40 zł. Proszę bardzo. Za to, panie kolego, że zginąłeś od tego głupiego cheatera tyle razy. No i co? Wydaje mi się, że już troszeczkę czasu minęło, także można skończyć ten odcinek. I co? Nie pozdrawiam cheaterów. Siema.